hasło jest Polsko szanuj kobiety, stop przemocy systemowej. Hasło może troszeczkę dziwić na początek. Na początku osoby, które nie działają, że tak powiem, w organizacjach społecznych, ale chodzi nam o to, żeby zwrócić uwagę na to, że w porze problem przemocy jest większy w Polsce niż tylko przemoc domowa. Że kobiety podlegają tak zwanej przemocy państwa. I jednym z takich przykładów jest na przykład jest ustawa antyaborcyjna. Jakiekolwiek próby zmian, tu już jeszcze bardziej na pogorszenie, zaostrzenie przepisów, które już i tak zagrażają życiu bardzo wielu osób, które mogą w ciążę zajść, zachodzą, a nawet osobom, które są w ciąży, chciały być w ciąży, a ta ciąża jest problemami. To już jest naruszenie takich bardzo podstawowych praw człowieka, bo prawo do decydowania o własnym ciele to jest prawo, które ma każdy. I to, że ktoś zajdzie w ciążę, nie powinno mu tego prawa odbierać. Bezwzględnie żądamy przywrócenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Konieczność wypisania recepty podczas prywatnej wizyty znacznie podwyższa koszt uzyskania antykoncepcji awaryjnej. Dla mnie to jest jasne, że jeżeli nie zmienimy prawa, nie zmienimy tego w tej chwili, co się dzieje w Polsce, do takich sytuacji będzie dochodziło. Kobiety będą wyjeżdżały, będą próbowały robić aborcję po prostu w szarej strefie, a nielegalnie, co powinno być uregulowane prawnie. Skandaliczna inicjatywa Kai Godek. Polska ma i tak prawie najsurowsze prawo w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawo aborcyjne. Malta jest jeszcze bardziej na prawo w tej sprawie. I ta próba zaostrzenia, jeszcze nawet zakazywania w ogóle mówienia o aborcji w XXI wieku jest czymś absolutnie nienormalnym. To był taki projekt, można powiedzieć, rodem z Afganistanu Kai Godek, niezgodny w ogóle i z konwencją stambulską, i z przepisami europejskimi, więc dopóki Polska jest w Unii Europejskiej, mam nadzieję, że będzie to trwało zawsze, to Polki są bezpieczne, także dlatego właśnie ta konwencja stambulska dla całej Unii Europejskiej.